Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, oto kolejny odcinek z Kronik Myrtany, Arkhurst. I teraz tak, nie wiem gdzie jest kucharka, ale musimy czym prędzej znaleźć, bo chciałbym od tego zacząć, bo wiecie, no najprościej w świecie mamy mięso z... No z dzika dla niej. Więc chciałbym jej to dać. Ciekawe, nie ma jej tutaj, więc... O, tutaj Jill siedzi, jakby był jakąś panią. Ale tak. Mięso jest soczyste i delikatne. Udało nam się. Dobra robota. Właśnie o to mi chodziło. No proszę, przyniosłeś więcej niż od ciebie chciałam. Ten zapas wystarczy mi na kolejny tydzień. Teraz porozmawiajmy o... Spokojnie, spokojnie. Nie chciałem nagrody. Dla ciebie. Po twojej akcji uznałabym, że jesteśmy kwita. Całkiem szybko się uwinąłeś z tym mięsem, więc zasługujesz choćby na drobną nagrodę. Wspomnę Albinowi, że pomagałeś mi przy kuchni. Kto wie, może starszemu tak bardzo zasmakuje potrawka, że wkrótce mianuje cię moim pomagierem. Czym na więcej? Nie, no dobre słowo zawsze pomoże. Dobre słowo zawsze pomoże. Ja nie jestem z tych, powiedzmy, chciwców tutaj. Więc tak. Udało się. I jeszcze chodzi też o moją chciwość czy coś, to powiem szczerze, Gothic mi nauczył jednej rzeczy. Nie bierzesz złota, dostajesz dużo więcej expa. Więc tak... Ja będę się takimi zasadami kierował też i tutaj. Miejmy nadzieję, że nie będzie to w mojej zgubie. A teraz... cóż... teraz pomyślmy, co dalej zrobić, chociaż najpierw pójdę się przespać, by był już dzień. A przy okazji tak... pojawił się quest. Chciałem zobaczyć po prostu jedną rzecz z gulaszem. Już tym bardziej z tą listą jajek. Po sobie nie przypomniałem, że z nim poszedłem spać, ale tak. Może pójdę po twoją córkę? Nie, to jest coś, co ojciec musi zrobić sam. Jednak nie chcę zakopywać mojej ukochanej córeczki gdzieś w rowie pod lasem. Należy jej się właściwy pochówek. Mógłbyś pomóc staruszkowi i porozmawiałbyś z lokalnym magiem? Może znajdzie się miejsce na tutejszym cmentarzu. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Pomyślę o tym. Dobrze. Dobra. Tylko pamiętaj, nie mamy dużo czasu. Dobra. Ja w takim wypadku jednak tego nie będę robił. I skupię się na to, żeby naprawdę pójść spać i ogarnąć tam parę nowych rzeczy, ale proszę, questy się sypią prawie że non-stop. Dobra. To teraz, kiedy już jest poranek, nie mam jej tutaj? Ha. Dziwne. Wciąż tam będzie siedzieć. Tak, książę, chciałem spytać naszą tutaj Martę wspaniałą, czy może tym razem nie dałabym trochę gulaszu. Mógłbym dostać trochę tego pysznego gulaszu? Proszę, jedna porcja, nie więcej. To działało. Ciekawe, czy to znaczy, że tam mogę, a powiedzmy, ten gulasz tam, ten. Większa porcja. Wiecie co? Dostałem jedną porcję. To zobaczmy, czy mogę tą większą wziąć, zjeść i nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Czy no, czy to nie jest jakiś niezwykły gulasz, bo jednak porcja gulasza to większa porcja. A, czyli nie zapisałem? No ja nie wiem. Ja może zapisałem, nie mam pojęcia. Patrzcie, klasztor. Jaki ładny. Tak się naciągam trochę... laga. I widzę, że nie muszę przejść tego gulaszu. Rzecznik go po prostu zostawię tutaj na jego miejscu. I tak, jak mam porcję gulaszu dla maga, to przy okazji zaniesiemy mu też potencjalnie zioła i poprosimy o miejsce na pochówek. Wszystko za jednym razem.
Czyli jednak się udało. No właśnie, przy okazji, czy jest jakiś tu fajny wpis? Mam nadzieję, że Tlmogowi wystarczy. Może nie być zadowolony, ale mam nadzieję, że będzie, bo jeśli nie, to trzeba będzie jednak iść kraść. Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Nie masz nic przeciwko? Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzychylnym okiem. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia gruntu. To nie przychodzi za darmo. W sprawie miejsca dla Flory... Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. To złoto nie idzie dla mnie, ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy. Niech no zobaczę. Dobrzy z was ludzie, więc jakaś zniżka się należy. Jeszcze się za... Okej, czyli trzeba tutaj zapłacić? Jak mam przekonać mieszkańców? Cmentarz jest trochę zaniedbany. Jeśli wypielisz chwasty i doprowadzisz go do względnego ładu, myślę, że zaskarbisz sobie sympatię ludzi. Lepiej też zniosą fakt, że odstąpiłem jedno miejsce dla przyjezdnych. Okej. Tyle wystarczy? Mówiłem o całym garnku, a nie o porcji dla biedaka. Lepsze to niż nic. Aha, czyli nie jest zadowolony. Przepyszne. Marta to jednak złota kobieta jest. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób mam to pomóc w nauce alchemii? Zobaczysz. Czas na ostateczny test. Coin test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt, będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. I zastanów mnie, co to będzie, bo on te gada, wynieśla, to wszystko są bedziewia. Okej. Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza na zbyciu? Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź i niech Adanos ci sprzyja. Totalnie nie rozumiem, o co mu chodzi. Oto zebrane rośliny. Powinny być wciąż świeże. To już samo cenię. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili spokoju, by się tym zająć. Wróć za kilka godzin. Dobra. Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lokfarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. Pod żadnym pozorem nie powinien drapać tych ran. Tak powiedział Lokfar? No dobrze, przekażemy to twojemu bratu, jak się obudzi. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą spokojną rzeką i złowić kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie nauczył. Chyba nigdy nie było okazji. I akurat teraz się pojawiła. Zobaczysz, czym zajmuje się twój wujek i pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodź, znam miejsce, gdzie dobrze biorą. Okej. Dobra. Teraz pójdziemy, tylko... Chwasty się zrespił z powrotem. Proszę. Po co je wszystkie wyzbierywałem wcześniej? Dobra, w sumie to było z różnicy. I tak, co zrobimy? Pies mi szczeka, więc zaraz będę się go zrobić. Psia. Dobra. Chyba będę musiał zaraz zrobić... prawdę przerwę na to, żeby piesa mi uspokoić.
A nie, dobra, już iż czeka. W takim wypadku robimy zapis i wielkie bestie, które musimy pokonać. Miotłum najlepiej. Okej, kolejna runa. Klucz do kaplicy? Czemu klucz do kaplicy był w kaplicy? Tym bestiami się okazały chrząszcze. No, kto by się spodziewał? Czasami mnie po prostu załamuje. O! Na ławkach można czekać. Interesting, że tak to określę. Dobra. No to poinformuję go tylko o tym. Wracasz cały i zdrowy, a więc zwycięstwo? Tak, rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płótno. Strach cię obleciał, jakbym wysyłał cię do walki z samym Beliarem. Dość tych żartów. Kiedy w końcu dowiem się czegoś o alchemii? Alchemia, alchemia. No tak, zapomniałbym. Masz tu książkę, Podstawy alchemii. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawy alchemii? To je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. A teraz, z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki sen wow. Się zrobiłem. Okej. Dobra, niech i tak będzie. Ciekawy gościu z tego maga. Dobra, w takim wypadku zobaczymy, czy mogę coś powiedzieć o tym... O tym... O chwastach. Wyrwałem wszystkie chwasty. Mieszkańcom bardzo się to spodobało. Nie powinni robić problemów z pochówkiem Flory przy naszej kaplicy. Jej. Okej. Zobaczę jeszcze to o alchemii całe. I zaraz idziemy gdzieś dalej. Mamy... Okej. 30 punktów nauki. W takim wypadku robimy 40 zapis i chciałbym zobaczyć, czy podstawy alchemii będą darmowe, czy niestety będziemy musieli, no, wydać nieco coś. 10 punktów nauki. Ale bez złota. Informacje ogólne, alchemia. Esencja lecznicza, esencja many. Hej. Pohandlujmy. Czy ma coś ciekawego? Kostur nowicjusza. W sumie nie zwróciłem uwagi. Gularz osiołowy, gularz grzybiarza, pisar dychania pod wodą, pisar szybkości, wywar z niebieskiego bzu, srebrny dwór. Okej, są tu fajne rzeczy. Dobra. Amulety jakieś fajne ma? W sensie, się wcześniej nie przyglądałem. Ale powiem wam jedną rzecz. Jak tak myślę... Wczytam jeszcze, zanim przeczytam tą książkę. Może zagramy pod kostury? I pod czarodzieja? O ile to się da, rzecz jasna. A kto wie, no... Dla mnie też fajne. Bo szczerze mówiąc... Takie, powiedzmy, kostury bojowe. Normalnie bojowe. I włócznie... Halbardy uwielbiam. Ale kostury magiczne, które można wykorzystać w walce jeszcze... O, to jest... Po prostu. Dobra. Tak czy inaczej, jeszcze się zastanawiam. Jeśli będę chciał, to tam... Nie ten przycisk tutaj. Podbijemy sobie tą manę. Czy coś? I potem będziemy tego używać. Ale tam nie wiem. Dobra. A ty idziesz tu, ja idę w takim razie szybko do... jak on się nazywał? Do naszego tutaj towarzysza... Niedoli, że tak gorboczo nazwę. A gdzie on może być? Nie widzę gościa. Niedobrze. Nie Rupert. A to też tutaj nie będzie ten farmer. A... Dobra. Nie mogę go znaleźć, trudno się mówi. Tak czy inaczej, wykupmy już miejsce pochówku. Tak będzie najbezpieczniej, najlepiej. No i tak, zrobiliśmy już tutaj dosyć sporo rzeczy, więc... Cia. Po prostu wykupmy. Może nie będę żałował tej decyzji. A jak będę, to potem po prostu się wczytam. Ile chcesz? Nie bądź taki bezpośredni. Dobra.
Bardzo mi pomogli. Dobrzy z was ludzie. Nadal 50. Dziękuję bardzo za twój hojny dar. Niech Adam, teraz nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Czemu ja to w sumie... Powiedz Ezekielowi, by się do mnie zgłosił. Czemu to pomijałem? Szczegóły. Okej. Dobra. Tak czy inaczej, jak znajdziemy Ezekiela, to już mu przekażemy, że można od razu. No teraz lepiej. Tylko pytanie, gdzie ten Ezekiel jest? O, Hołkuczon Bełtów, jak miło. Ezekiel, nie no, gdzieś powinien być w okolicach Kerczy, mi się tak wydaje. Podobają ci się tutejsze warunki? Nie za bardzo. Nigdy nie jadłam za dużo, ale to, co tutaj nam serwują, to jakieś nieporozumienie. No i jeszcze ten smród. Powinni trzymać wszystkie nieczystości gdzieś dalej od chat. Tak jak to było u nas. W takim razie widzę, że nie muszę cię o nic pytać. Aha, dobra, to jakby udało ci się coś dla nas załatwić, to byłabym wdzięczna. Pamiętam. Dla nas? Okej. Okej. Podejrzane, że kogoś sobie już znalazła. A może nie. Zim, Fabio, Timo, widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? Daryl nie żyje, a Maven prawie zabił topielec. Dlaczego do tego doszło? A skąd mam to wiedzieć? Powiedziałem, że wyruszamy, ale oni postanowili siedzieć dalej na dupach. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski. Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z jego śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. I tak nie nakrzyczałem. Okej. Okay. Muszę tego teama całego, jak z nim. Co teraz zamierzasz zrobić? Rozejrzę się za jakąś pracą, potem znajdę żonę, zbuduję dom. Takie tam. Okej. Dużo nie ma do powiedzenia. Tak czy inaczej świetnie. Ale skoro tutaj go nie ma, to może zwyżej. Nie mówcie, że go w ogóle nigdzie nie znajdę, bo to byłoby już dziwne. Aż muszę zobaczyć. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Nic z tego nie rozumiem. A, tu jest. Hey. Jeszcze bałem, że na pewno gdzieś przepadł. Załatwiłem dla Flory miejsce na lokalnym cmentarzu. Świetnie. Ja w tym czasie dowiedziałem się co nieco o okolicy. Chcę udać się po ciało córki, ale nie mogę tego zrobić sam. Chętnie z tobą pójdę. Ciebie zabrać nie mogę. Nie obraź się, ale nie wyglądasz na siłacza. Możesz mi natomiast pomóc przekonać tutejszych wartowników, aby mi pomogli. Myślę, że w takiej sytuacji będzie im niezręcznie odmówić. Pomogę ci przekonać wartowników do pomocy. Świetnie, tylko się pośpiesz. Tylko się pośpiesz, nie mamy dużo czasu. Oczywiście. Ciekawe, czy miał większe statystyki siły i innych rzeczy, czy udałoby się. Tak czy inaczej, zobaczymy, czy może Rupert też się zgodzi pomóc. Nie. Znam jednego, który na pewno będzie chciał. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy przeciwni też będą. Ale na pewno tutaj właśnie, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale jego warto by było przekonać. Hej. Folkard. Potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Ezekiel potrzebuje pomocy ze sprowadzeniem ciała swojej córki. W sumie sprowadziłeś Rolfa. Jest trochę strachliwy, ale jakby co zawsze jest Markus w pobliżu. Powinni dać sobie radę. Uda-
udało ci się znaleźć dla mnie zastępstwo. Nie zostaje mi nic innego, jak tylko pomóc Ezekielowi. Niech się zgłosi, gdy będzie gotowy wyruszać na... Okej. Udało się. Jeszcze coś? Zobaczmy, czy ktoś więcej będzie chciał pomóc, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to przynajmniej już mam wszystko i tak załatwione. Kolejny szczurek! No proszę. Kolejny szczurek do pokonania. Miło. Mieszek i zębaty ziele. Lubię takie rzeczy. Tak czy inaczej. O! Kolejna roślinka! Czyli buliaka, zębaty ziele. Fajnie. Jeszcze szczury. Dobra, zapis 41. I rzecz jasna. Ubijemy wszystkie szczury. Pozbieramy ich futra. I inne takie. I. Dobra, jest okej. Okay. Muszę wam coś przyznać, że naprawdę. Jak ostatnio narzekałem, że nie za bardzo wiem co robić, i tak dalej. Tak teraz wszystko się układa naprawdę fajnie, prosto. Dobra, tam też jakiś powinien być chyba. Ja powiedziałem, że jakiś tam powinien być. O, jak to się nazywa? Strażnika, co idąc. Mamy barana. Całego brusa. O, i szczur. Tanie tylko jedna rzecz. Nie chcę tego robić, żeby nie było, ale mnie zastanawia jedna rzecz, bo mógł ktoś o czymś zjadł klucz z jego kufra. Powiedziałem dokładnie to samo. Po pierwsze jest muzyka wojenna, więc... Okej. Okay. A po drugie, okej. Okay. Widać, że nie można po prostu go zabić, więc to, że połknął klucz... To po prostu był wspominka o tym, że żre wszystko. Cześć. Baranie. Nawiązanie do tego, jak Beź mówił do owca. Chodź ze mną. Nikomu nie jest lekko. Okej. Czyli to, że połknął klucz, naprawdę musiało być, tylko po prostu wspomniałem o tym, że było wiedzieć, że on wszystko będzie chciał żreć. Nie wiem, czego gdzieś w tym śmieci. Okej. No to odnosimy. Odnosimy go na miejsce. I czy coś jeszcze trzeba będzie zrobić? Nie mam pojęcia. O, patrzę, czy jest jakiś strażnik chyba? Nie, wydaje mi się, że to jest jakiś strażnik, on z kimś tam gada. O, a ten tu macha... Jakby nie wiadomo co. Okej, idzie owca. A, niech mnie! Znalazłeś brusa! Dziękuję ci. Chyba zacznę zamykać zagrodę na noc. Proszę, wypij za nasze zdrowie. Gin dostałem. Pewnie, nie ma sprawy. I co, tu mam surowy mięsowcy, rzepa? Proszę, nawet zresztą są jakieś... Mhm. Prażone owady. Szczerze, może zacznę to wykupywać. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Może to potem. Może to potem naprawdę wykupię. O, grzeb. I przy okazji jedna rzecz. Chyba ten odcinek będzie musiał być krótszy, bo tak nie wiem czemu. Wydaje mi się, jakbym zaczynał tracić trochę głosa. Więc no. Ostatnie, co tylko zostało, to ewentualnie pójść jeszcze za wujem. Ale zanim to pójdziemy do naszego tutaj towarzysza niedoli. Jak już to załatwimy... Czy zostało coś więcej? Nie wiem. O, Bastian przy okazji. Masz coś do picia? A masz czym zapłacić? Nie zupełnie. Siadaj, pierwsze piwo masz na mój koszt. Za więcej będziesz już musiał zapłacić. Okej. Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów zgniła przez te podtopienia, to jeszcze farmerzy ciągle gadają o tej bestii z lasu obok wioski. Nadchodzą ciężkie czasy. Oj. No nie, nie jest to najlepiej.
Dobra, a czy jest tutaj... Tak... Siedzi. Okej, czyli trzeba przekonać więcej. Podejrzewam, że może to znaczyć jakieś zadania dla nich albo przykupstwa. Jeśli tak, to ze smutkiem stwierdzam, że nie dam rady. Po prostu mi nie stać na takie rzeczy. A nie zdaje, że to też gdzieś zgubiłem swojego... A nie, tutaj siedzi. Już do niego idziemy. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. No masz rację, nie jestem głupi. Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. O. Żeby było tu opcja łowienia ryb. Tak, poważnie. Oczywiście nie tak tylko w tym dialogu, tutaj, tylko w tej scence. A może tylko w tej scence, się jeszcze zobaczę. Zdążył mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. O. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo, ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa, zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Okej. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? O cholera. O Jezu! Taka decyzja! Więc co, też wezmę to. Ale co ważne, na tym skończę odcinek. Wczytam się przed tym momentem. I cóż, jak się zastanowić, co chcę robić ze swoim życiem. Albo wy mi zasugerujecie, to wtedy będziemy po prostu iść dalej. Miałem nadzieję w końcu nauczyć się poprawnej walki mieczem. O, kilka rzeczy można wybrać. Skoro to stolica kultury, to może znajdę tutaj chwilę, by trochę poczytać. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Okej, czyli dwie opcje mamy. Ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć. Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna. Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? Okej. Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Okej. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Albin będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski. Może porozmawiałbyś z nimi i spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako, że jesteś jednym z nich, to może prędzej cię wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. Okej. No tak jak mówiłem, na tym kończymy.
A jakie decyzje podejmę z tym wszystkim? Czy mana, czy jednak zręczność, czy siła, czy cokolwiek innego? No, przegadam się kiedy indziej. A póki co naprawdę to tyle, więc trzymajcie się i hej hej!